Witam Was, z tej strony Majster i zaczynamy trzeci odcinek teleturnieju Nieszczęśliwe Liczby. W dzisiejszym odcinku cztery zawodniczki staną do walki o miano najbardziej pechowej, z czego jedna jest powracającą mistrzynią, a dzisiaj naszą mistrzynią paradoksalnie jest siódemka, która wygrała poprzedni odcinek, pokonała czwórkę, piątkę i szóstkę i teraz ona dzierży tytuł najbardziej pechowej. Czy tak będzie również po tym odcinku? To się okaże. Jej rywalkami będą ósemka, dziewiątka oraz dziesiątka. Tak więc pojedynek będzie zażarty. Przynajmniej taką mam nadzieję. Mam nadzieję, że wy też. I mam nadzieję, że również podobnie jak ja czekacie na rozstrzygnięcie tej rywalizacji. Tak więc nie przedłużając, zaczynamy grę. Rozpoczynamy konfrontację numer 1, którą jak zwykle jest kostka. Za chwilę, jak już doskonale się pewnie tego domyślacie, rzucę dla każdej z naszych uczestniczek po 3 razy kostką. Suma oczek da wynik, który umieścimy w klasyfikacji i na podstawie tej klasyfikacji zobaczymy, która z tych liczb była najbardziej pechowa, a która najszczęśliwsza. Tak więc zaczynamy. Naszą pierwszą zawodniczką w tej konfrontacji będzie dziesiątka. Rzut numer 1. 3 oczka. Rzut drugi. 6 oczek. Czyli już w sumie 9. Rzut trzeci. Ponownie 6 oczek. 9 plus 6 to jest 15 punktów. Kolejna jest dziewiątka. Rzut numer 1. 5 oczek. Numer 2. 2 oczka. I numer 3. 3 oczka. Czyli w sumie będzie 10. Kolejna jest ósemka. Rzut numer 1. 6 oczek. Rzut numer 2. 3 oczka. W sumie 9. I trzeci rzut. 3 oczka. W sumie 12. Czyli jak na razie na prowadzeniu mamy dziewiątkę. Na drugim miejscu na razie jest ósemka, na trzecim dziesiątka. Ósemka i dziesiątka już nie wygrają. W tej konfrontacji wygra albo dziewiątka, albo nasza powracająca mistrzyni, czyli siódemka. No zobaczmy, jak tym razem jej pójdzie. Rzut numer 1. 6 oczek. Rzut numer 2. 4. To już razem 10. I ostatni rzut. 3 oczka. Czyli w sumie 13. Dobrze. Teraz w takim razie zapraszam Was na podsumowanie tej konfrontacji. Pora na podsumowanie konfrontacji numer 1. Konfrontację numer 1 wygrywa i tym samym zdobywa maksymalną liczbę punktów do klasyfikacji generalnej. Dziewiątka, która w trzech rzutach zdobyła w sumie 10 punktów. Dlatego dziewiątka do klasyfikacji generalnej uzyskuje 4 punkty. Drugie miejsce zajęła ósemka, 12 oczek, co dało 3 punkty do klasyfikacji końcowej. Na trzecim miejscu po pierwszej konfrontacji nasza powracająca mistrzyni, czyli siódemka, w sumie 13 oczek, co dało 2 punkty do końcowej klasyfikacji. No a najszczęśliwsza w tej konfrontacji okazała się dziesiątka, która zdobyła 15 punktów w trzech rzutach i do klasyfikacji końcowej zdobywa 1 punkt. Tylko i wyłącznie 1 punkt. Dobrze. Teraz zapraszam Was na konfrontację numer 2.
Rozpoczynamy konfrontację numer 2. A konfrontacja numer 2 to oczywiście poker. Tutaj mamy talię kart, które już doskonale znacie z poprzednich odcinków. Była oczywiście wcześniej tasowana, a teraz ją jeszcze przełożę, żeby nie było kontrowersji. Tak. Teraz karty są na bank wymieszane. No i oczywiście teraz każda z naszych uczestniczek dostanie po 5 kart. Zaczynamy od siódemki naszej powracającej mistrzyni. I zobaczmy, co my tutaj mamy. Dama, dziesiątka, trójka, para dam i ósemka. Dzisiaj siódemka grubo. Para dam. No zobaczymy, jak wypadną konkurentki. Przechodzimy do ósemki. No się ładnie zrymowało. Dziesiątka. Król. Siódemka. Dziewiątka. I dama. No prawie street. Tyle, że zamiast siódemki powinna być ósemka. W przeciwnym razie streeta nie ma. Czyli ósemka nie ma nic. Ale najwyższą kartą jest król. To tak jakby w razie remisu. Dobrze. Dziewiątka. Kolejna nasza konkurentka. Kolejna zawodniczka. Zobaczmy, co ona dostanie. Króla. Parę króli. Dziesiątkę. Piątkę. Dwie pary. Króle i piątki. Czyli, ujmę to tak. Dziewiątka na razie na ostatnim miejscu. Zobaczymy, jak wypadnie dziesiątka. I jedziemy z koksem. Dziesiątka. Dostała dziesiątkę. Waleta. Ósemkę. Parę ósemek. I trójkę. Czyli dziesiątka dotrzymuje parę ósemek. A to oznacza, że konfrontację numer 2 w dzisiejszym odcinku wygrywa ósemka. Ósemka nie ma nic. Jest najbardziej pechowa. A co za tym idzie, do klasyfikacji generalnej otrzymuje 4 punkty. Na drugim miejscu właśnie dziesiątka z parą ósemek. 3 punkty do klasyfikacji generalnej. Miejsce trzecie. Nasza powracająca mistrzyni, siódemka, para dam. 2 punkty do klasyfikacji generalnej. A najszczęśliwszą w tej konfrontacji okazała się dziewiątka, która ma dwie pary. Króle i piątki. A to oznacza, że jako że jest najszczęśliwsza, otrzymuje ostatnie 4. miejsce i zyskuje tylko 1 punkt do klasyfikacji generalnej. Rozpoczynamy konfrontację numer 3, czyli jak już zapewne wiecie, konfrontację wyświetleniową. 4 programy, seria regularna SGSM, SGSM Foreigner, teleturniejowe Continuum oraz Powerful 10. Odcinki oznaczone liczbami 7, 8, 9, 10. Ta liczba, która uzbiera najmniej wyświetleń, tą konfrontację wygra. Zaczynamy od serii regularnej SGSM, w której mamy następujące liczby, jeśli chodzi o wyświetlenia. Odcinek 7 – 260. Odcinek 8 – 841. Odcinek 9 – 197 oraz odcinek 10 – 588. W dalszej kolejności SGSM Foreigner. Odcinek 7 – 307. Odcinek 8 – 132. Odcinek 9 – 126. Odcinek 10 – 203. Teleturniejowe Continuum. Odcinek 7. 2999, czyli krótko mówiąc 3000 bez jednego. Odcinek 8. 520. Odcinek 9. 222. Odcinek 10. 215. I na koniec Powerful 10. Odcinek 7. 240, odcinek 8 260, odcinek 9 108,
I odcinek 10, 181. Reasumując, po podliczeniu wszystkich tych wyświetleń, okazuje się, że najbardziej pechowa okazała się dziewiątka, gdyż filmy oznaczone numerem 9 uzbierały w sumie 653 wyświetlenia. Tym samym dziewiątka zarabia 4 punkty do klasyfikacji generalnej. Na drugim miejscu dziesiątka, w sumie 1187 wyświetleń i 3 punkty. Na miejscu trzecim ósemka, 1753 wyświetlenia i 2 punkty. Natomiast ostatnie miejsce, siódemka, która również i tym razem okazała się najszczęśliwsza, no ale wiecie, że to przez teleturniejowe kontinuum, uzbierała w sumie 3806 wyświetleń. I co za tym idzie, jako najszczęśliwsza liczba w tej konfrontacji, zdobywa 1 punkt do klasyfikacji generalnej. Zapraszam na podsumowanie. Podobnie jak w poprzednim odcinku, tak i dzisiaj, dwie liczby zdobyły taką samą liczbę punktów i prowadzą w klasyfikacji generalnej. Mowa o ósemce i o dziewiątce, które po trzech konfrontacjach mają w sumie 9 punktów. No ale zacznijmy od końca tabeli. Nasza mistrzyni ustępująca, siódemka, dzisiaj zajęła miejsce czwarte, okazała się najszczęśliwsza, zdobyła 5 punktów w trzech konfrontacjach. Miejsce trzecie, brązowy medal, za dzisiaj otrzymuje dziesiątka, 7 punktów. Natomiast musimy rozstrzygnąć sprawę nowej mistrzyni, gdyż mamy ósemkę i dziewiątkę, które mają po 9 punktów. A jak wiecie, z poprzedniego odcinka w takich sytuacjach decyduje to, kto ile wygrał konfrontacji. A tutaj jak widzimy, dwie konfrontacje, mianowicie konfrontacja numer 1 i numer 3, należały do dziewiątki. Natomiast ósemka wygrała konfrontację numer 2. Ale to nie zmienia faktu, że to jest jedyna konfrontacja, którą wygrała właśnie ósemka. A co za tym idzie? Zwyciężczynią trzeciego odcinka teleturnieju Nieszczęśliwe Liczby i tym samym powracającą mistrzynią w kolejnym odcinku będzie dziewiątka, która zmierzy się w odcinku piątym z jedenastką, dwunastką oraz trzynastką, ale to dopiero w odcinku piątym, gdyż kolejny odcinek, numer 4, to będzie coś w formie niespodzianki. Tak więc jeżeli chcecie zobaczyć, co w nim będzie, musicie, no niestety, się uzbroić w cierpliwość, ale zapewniam, że warto czekać. Za dzisiaj Wam dziękuję, do zobaczenia w kolejnym odcinku teleturnieju Nieszczęśliwe Liczby.